Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, dzień dobry. Temat mamy emocje na dziś. Emocje to jest taki, wiecie, trudny temat, kochani, niewygodny temat, ale my już go rozpracowywaliśmy na tak wiele sposobów, rozmawialiśmy o nich bardzo często. Praktycznie każdy projekt, który robimy, to dotykamy emocji, no bo jesteśmy na planecie Ziemia i no bez emocji tutaj nie idzie funkcjonować, choć bardzo byśmy chcieli, nie? Żeby tak mieć po prostu taki pilon, co wyłącza te emocje, żebyśmy my mogli decydować już zawsze, wiecie, bo już mamy tak wszystko przerobione i odrobione, kiedy my się frustrujemy, kiedy się wkurzamy, kiedy się boimy, kiedy się radujemy, to życie byłoby trochę inne na tej planecie, no ale nie do końca to tak jest. Więc tak. Ja bym chciała o kilku rzeczach dzisiaj w tych porządkach emocji porozmawiać. I zanim ja w ogóle pogadam, to jednak my sobie porozmawiamy. Bo chciałabym Was, kochani, w następnej kolejności zapytać, jak Wy słyszycie emocje, to co Wy myślicie na temat emocji? Tylko tak szczerze, nie mądre, wiecie, nie mądra, co my powinniśmy myśleć, tylko wiecie, na samą taką ideę emocji, doświadczam emocji, jestem emocjonalny, mam emocje. Mówię oczywiście o emocjach tych, które lubimy nazywać negatywnych. To jaką macie reakcję, jak słyszycie to? Bezradność. Znowu mnie telepie. Strach, lęk. Boję się nawet spać, dreszcze, niepokój. Złe emocje, złość, czucie emocji mnie przytłacza. Niby proste słowo, wszyscy wiemy, o co chodzi, ale jednak nie do końca. Uczę się, jak je przyjmować, boję się tych złych, nie lubię, są niewygodne. Lęk, ścisk w sercu, złość, niepokój. Dobrze, kochani, to zaczniemy od takiej dużej przypominajki, o której nieraz rozmawialiśmy, ale przez to, że tak wielu z nas ma właśnie taką reakcję, to pójdźmy w tą taką pierwszą przypominajkę dla nas ważną, że tak bardzo, zwłaszcza jak jesteśmy w rozwoju, a już jak jesteśmy w rozwoju duchowym i się nasłuchaliśmy, jak to po prostu już nie jesteśmy myślą, nie jesteśmy emocją i w ogóle trzeba się naoddychać i wznieść ponad emocje i po prostu jej nie doświadczać i najlepiej nie pokazywać. I ja wiem, że trochę tutaj wyolbrzymiam, ale w momentach, kiedy przychodzą trudne emocje, bardzo często, nawet kiedy już wiemy, że emocje są normalne i każdy ich doświadcza, to coś takiego z nami się dzieje, że po prostu najlepiej to byśmy się schowali właśnie, uciekli, nikomu nie powiedzieli, no chyba, że już jest za późno i już jesteśmy po prostu plum w tej emocji, prawda? I później już jak jesteśmy w tej emocji plum, to bardzo często po prostu walimy siebie po głowie za to, że znowu czujemy to, co czujemy. Więc pierwsza rzecz, którą my chcemy zrozumieć, którą my chcemy sobie przypomnieć tak naprawdę, która jest ważna, zwłaszcza dziś patrząc na to, co czujemy, to jest to, że pomimo tego, że nazywamy emocje, dzielimy emocje na negatywne i emocje na pozytywne, to Susan David o tym mówiła nieraz i my to wspominaliśmy tutaj, że tak naprawdę to nie ma czegoś takiego jak emocje negatywne i emocje pozytywne. Oczywiście są emocje, które są cholernie niewygodne, trudne i wręcz nas przerażają albo ciągną w dół, albo po prostu czujemy właśnie taką ogromną niemoc i wszystkie te rzeczy, które tu piszemy. I są emocje, które są po tej bardziej wygodnej stronie. Ale chcemy popatrzeć na emocje wszystkie, ale zwłaszcza te, które są niewygodne, bardziej właśnie jak na niewygodne emocje niż jak na negatywne emocje. Powodów jest kilka. Po pierwsze, gdy przychodzi trudna, niewygodna emocja, i my patrzymy na nią jako coś negatywnego, to my od razu patrzymy na to, że my jesteśmy negatywni, że to, co się dzieje, jest negatywne, że z nami jest coś nie tak i że to, co się dzieje, nie powinno się dziać. I to wywołuje w nas od razu reakcję, która zazwyczaj jest o wiele silniejsza niż emocja sama w sobie. Jeszcze raz, emocja, która przychodzi, nieważne jak niewygodna jest, ja nie mówię tutaj o ekstremalnych momentach, kiedy jesteśmy w depresji albo kiedy doświadczamy ataku paniki, choć dotkniemy tego przez chwileczkę dużo później, tylko ja mówię o takich odwiedzinach, wiecie, smutku, złości, frustracji, lęków jakichś takich, które przychodzą jako taka emocja.
I my od razu, kiedy my mamy poczucie, że to jest negatywne i że ja nie powinienem tak się czuć i że to, co ja czuję, nie powinno się dziać, i ja zaczynam wtedy być na siebie zły, zaczynam wtedy myśleć o sobie źle, o tym, co się dzieje źle i dlaczego to mi się znowu przydarza i kiedy to się skończy i już tyle zrobiłem, a to znowu. I my dokładamy do tej emocji kolejne emocje. Więc jest taka emocja pierwotna i jest emocja, a raczej cały, jak to my ostatnio nazywaliśmy, po prostu biegną takie kłaki, bliźniaki, czyli tacy, my to robiliśmy odnośnie myśli, ale to jest ta sama zasada. I teraz nasza reakcja na to, co się przydarza i na to, co już nas odwiedziło, wnosi ogromną rolę i odgrywa ogromną rolę i ma ogromny wpływ na to, jak my doświadczymy, jak ciężko, jak długo my będziemy doświadczać tej emocji, która w ogóle na dzień dobry do nas przyszła. Czyli jest pierwotna emocja i później jest ładowanie tej emocji poprzez naszą reakcję na tą emocję. Czujecie to? Czyli jak przychodzi emocja wkurwu, i taka jedna z piękniejszych rzeczy, którą ostatnio usłyszałam od Melanie Ann Lynn, która powiedziała: jak przychodzi emocja smutku czy wkurwu, to nie walcz z tym, tak? My wiele razy o tym rozmawialiśmy. Nie walcz z tym. Tylko, że to łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Weź tam nie walcz. Albo nie uciekaj od tego, tak? Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Jak większość życia od tego uciekaliśmy, w dodatku jak przez lata nie wpuszczaliśmy, to ten wkurw nie przychodzi tam na 5 minut, tylko czasem wpada tabunami z tymi kłakami, bliźniakami, i po prostu mamy poczucie, że jak go wpuścimy, nie uciekniemy, nie będziemy walczyć, to nam rozwali całą chałupę, prawda? Natomiast więc my wtedy mamy po prostu mechanizmy obronne, które kiedyś nam służyły. Pozornie myślimy, że dziś nam służą, ale tak naprawdę pomagają nam na krótką metę, a później i tak ta emocja wraca, nawet jak nam się uda dzisiaj jakoś. Wiecie, pamiętacie, rozmawialiśmy, ja nie wiem, czy my rozmawialiśmy tu, czy na nowej drodze. Chyba to było na nowej drodze, że my, no dobra, weźmy tą metaforę. Pamiętacie Matrix i pamiętacie Neo, on się Neo nazywał w Matrixie? Pamiętacie, jak on tam, te kule strzelały w niego, a on tak. Pamiętacie? Jak on tak unikał i się wyginał i w ogóle te ruchy z Matrixa. To my trochę tak emocje przychodzą, a my próbujemy takie wygibasy. A my potrzebujemy trochę tak na tego Neo, nie? Ale tak jak on, pamiętacie, on później miał taką tą, że on tak. I on je zatrzymywał, ale nie uciekał, nie? Nie, tylko. I one plum spadały. I Melanie powiedziała taką piękną rzecz. Powiedziała: OK, skoro ten smutek już tu jest, albo ten wkurw już tu jest, jaka jest najpiękniejsza przestrzeń, jaką możesz stworzyć dla tego smutku? Jaka jest najpiękniejsza przestrzeń, jaką możesz stworzyć dla tego wkurwa? W jak najpiękniejszy sposób ja mogę tego doświadczyć? Jak najlepsze warunki ja mogę stworzyć do doświadczenia tej emocji, która mnie teraz odwiedza? Jeżeli to jest smutek, co ja mogę stworzyć dla tego smutku, żeby go doświadczyć w jak najpiękniejszy, w jak najzdrowszy sposób? Tak, używając narzędzi, które dostałem na dzień dobry od życia, jak moje ciało, jak łzy, jak pisanie, jak mówienie, jak płakanie, jak zadzwonienie do kogoś po pomoc, wszystkie te rzeczy, które są tam dostępne i potrzebne do zdrowego doświadczania smutku. Tak samo w złość, tak? Więc my chcemy zobaczyć, jak my na ten moment doświadczamy tych emocji. Bo jeżeli, jeszcze raz wrócę do tego, czego zaczęliśmy, jeżeli my patrzymy na to jako na coś negatywnego, tym samym wysyłamy sobie i całemu swojemu systemowi taki sygnał: ze mną jest coś nie tak, coś jest nie tak z tym, że czuję to, co czuję, nie powinienem tego czuć, i cały czas blokujemy tak, a blokujemy, walczymy. Albo dokładamy, tak? Jak to się u nas mówi, bejsbolujemy się za to, że to się dzieje. I wtedy to, co przyszło, a tak naprawdę emocja,
rozmawialiśmy o tym wiele razy, to jest energia, to jest moc, która przychodzi, tak? Którą trzeba rozładować, a my poprzez takie, to się nie powinno dziać, to dlaczego to się znowu dzieje, znowu ja już tyle wiem, jestem zły, że jestem zły, jestem smutny, bo jestem smutny, kiedy to się skończy i zawsze coś i znowu to i dlaczego się tak czuję, to my wtedy tej emocji nie rozładowujemy, czyli jak jesteśmy źli, to jest krzyk, tak? To jest jakiś ruch ciała, jak jesteśmy smutni, to jest płacz, jak jesteśmy frustracją, rozumiecie, jak jesteśmy radośni, to się śmiejemy. Emocja to jest moc energii, która jest do rozładowania. W momencie, kiedy my robimy to, co przed chwilą mówiłam, dlaczego to się dzieje, to znowu się dzieje, nie powiem, tak się czuć, jestem zły, że jestem zły, jestem smutny i znowu i kiedy i ba, 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 i ma, 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 już mówili, że w ogóle ja nie jestem emocją, ale jestem emocją, chyba nie chcę tak się czuć, ale jednak tak się czuję. To my jej nie rozładowujemy, tylko my ją doładowujemy. Rozumiecie? My jej nie wypuszczamy i nie rozpuszczamy, tylko my ją powiększamy. My ją jeszcze raz nie rozładowujemy, tylko my ją doładowujemy. My dosłownie sprawiamy, że jest jej coraz więcej, coraz więcej, coraz intensywniejsza jest, coraz więcej. Ten ładunek, który był, który przyszedł na dzień dobry, bo emocja oprócz tego, że jest energią, która jest po prostu w mocy do rozładowania, ona jest też informacją, tak? Rozmawialiśmy wiele razy, że emocje to informacje. One przynoszą nam informacje na temat tego, co się dzieje. Na temat tego, co się dzieje z nami, na temat tego, co się dzieje w życiu. Dmuchamy jak w balonik. Dokładnie, dosłownie. Piękna, Asiu, kochani, piękna, piękna metafora. Wróćmy do, weźmy tą metaforę. Jeżeli przychodzi ta pierwotna emocja, to normalnie mamy ten balon, zresztą rozmawialiśmy kiedyś taką metaforę, połączymy to. Mamy taką metaforę od Debbie Ford, która mówi, gdy my nie spotykamy się z emocjami, to wyobraźmy sobie, że, o Jezu, piękne to jest, my to jesteśmy naprawdę surwi, syny kurka wodna. Słuchajcie tego, wyobraźmy sobie, że idziemy przez ocean życia i każda emocja, z którą się nie spotykamy, albo uciekamy, albo wypieramy, to są takie piłki plażowe, wypełnione tym powietrzem i my je chowamy pod tą wodą. I musimy je cały czas trzymać pod tą wodą. To nie dość, że cała nasza uwaga tak naprawdę jest skupiona na tym, żeby te piłki trzymać i żeby, nie daj Boże, nikt nas nie zaczepił albo nie straciliśmy, żebyśmy czujności nie stracili, żeby one nie wyskoczyły. To my też nie możemy płynąć przez to życie w takim przepływie, bo my nie możemy nawet puścić rąk, żeby płynąć. Nie możemy iść swobodnie, bo musimy po prostu cały czas trzymać to. I teraz, kiedy my, gdy te emocje przychodzą właśnie, nie bierzemy tej piłki i nie spuszczamy tego powietrza, nie wyjmujemy jej na powierzchnię, nie spotykamy się z nią, nie widzimy, co ona przyniosła, jaka to jest informacja i nie wypuszczamy tej energii, nie spuszczamy tego powietrza z tej piłki czy z tego balonu, to co my robimy, to my jeszcze dosłownie pompujemy ten balon, pompujemy tą piłkę, ona się robi coraz większa i my coraz więcej mamy do ogarnięcia pod spodem i do pilnowania i coraz mniej możemy przez te rzeczy się poruszać, coraz mniej swobodnie i to jest taki moment, gdzie czasem, wiecie, głupotka dotknie nas o tako i my nagle... I po prostu czasem sami nie rozumiemy, dlaczego się tak zachowujemy. I mówimy, i czasem ktoś do nas mówi, to o co ci chodzi? Ja tylko nie wiem, nie tak spojrzałam, albo nie tak coś tam, albo ja tylko na ciebie spojrzałam, albo ja tylko to powiedziałam. A my mamy nieadekwatną reakcję do sytuacji, prawda? Więc nasza taka lekcja na ten tydzień, nasze takie porządki w ogóle, jeżeli chodzi o emocje, to pierwsza rzecz, którą chcemy sobie uporządkować, to jest to, że emocje są, były i będą. Nieważne na jakim poziomie rozwoju jesteśmy, nieważne jak mocno jesteśmy przebudzeni, oświeceni, po prostu nieważne ile lat na terapii byliśmy, nieważne ile traum puściliśmy, emocje to życie. Człowiek bez emocji nie jest w stanie w pełni doświadczać życia, więc to nie jest tak, że my nie chcemy tych emocji czuć. Wręcz odwrotnie, my chcemy je czuć, ale my chcemy umieć je czuć
i umieć spotykać się z nimi w jak najpiękniejszy sposób. I to się tyczy tak naprawdę i tych emocji, które nazywamy negatywne, ale też tych emocji, które nazywamy pozytywne. Bo co jest takiego w życiu, to jest to, że my się wstydzimy tych negatywnych, boimy się często z nimi spotkać, złościmy się, że tego doświadczamy, ale często też nie pozwalamy sobie w pełni radować się radością, cieszyć się miłością, że tam znowu mamy takie hamulce włączone, a lepiej to nie będę się tutaj radować, bo i tak zaraz coś się stanie. Nie ma co się cieszyć, bo i tak zaraz się rozczaruję. Nie ma co tutaj w ogóle się zachwycać, bo zaraz i tak w łeb dostanę, taka planeta. Więc my mamy zaciśnięte jakby takie zwoje do doświadczania emocji i tych negatywnych, i tych pozytywnych. Więc pierwsza rzecz to my chcemy sobie tutaj uprzątnąć, uporządkować jedną ważną rzecz. Emocje są, były i będą. Nieważne jak wiele wiemy i jak wiele już ogarnęliśmy. I my nie mamy pracować nad tym, żeby już tych emocji nigdy nie czuć, nawet tych negatywnych, bo my chcemy. Wyobraźcie sobie, jeżeli przychodzi smutek, to on przynosi nam informację, że coś, co było dla nas ważne albo jest dla nas ważne, coś się temu stało, jakaś krzywda się temu stała, albo my jakąś krzywdę wyrządziliśmy komuś, kto jest dla nas ważny, albo czemuś, co jest, nie wiem, co było dla nas ważne. Może ktoś bliski odszedł, może coś straciliśmy, może coś się wydarzyło na świecie. Tak, my chcemy mieć tą informację, my chcemy czuć ten smutek. To jest ważna informacja. Jeżeli przychodzi złość, to znaczy, bo to są informacje na temat tego, że z naszymi wartościami coś się dzieje, tak? Jeżeli przychodzi złość, to jest jakaś informacja dla nas, że albo ktoś przekroczył nasze granice, tak? Albo ktoś nas skrzywdził, albo skrzywdził nam kogoś bliskiego. My chcemy tą złość, my chcemy dostać tą informację. Gdy my nie czujemy tych informacji, to jest problem. To my wiemy, kto nie czuje emocji, nie doświadcza emocji i empatii, tak? My wiemy. Niewielki procent na planecie Ziemia, ale my wiemy, jak to się nazywa, więc my chcemy te emocje czuć. To jest to, co Susan David lata temu powiedziała i to naprawdę odmieniło moje życie i tak mocno mnie zatrzymało. Gdzie ona powiedziała, ludzie cały czas chodzą teraz, rozwijają się, czytają te książki rozwojowe i mówią, I just wanna be happy, ja chcę być szczęśliwy, chcę być szczęśliwy, chcę być tylko szczęśliwy, I just wanna be happy. Ona mówi, nie. Nie ta planeta, jak to się u nas mówi, bo to nie jest tak, że ty tylko chcesz być szczęśliwy, bo to nie jest planeta, na której tylko szczęścia będziesz doświadczać, więc ty nie chcesz wyszkolić się tylko w umiejętności doświadczania jednej emocji, bo po prostu będziesz padać za każdym razem, kiedy jakaś inna przyjdzie w odwiedziny. Ty chcesz w zdrowy sposób nauczyć się doświadczać każdej emocji, więc pierwszy porządek w naszych emocjach to jest to, że my ich będziemy doświadczać tutaj do ostatniego oddechu. Tylko my chcemy uporządkować sobie sposób, w jaki my ich doświadczamy. Bo tylko dlatego, że one przychodzą, nawet te negatywne, te niewygodne, to nie znaczy, że z nami jest coś nie tak. Co może być nie tak po naszej stronie, to jest to, w jaki sposób my się z nimi spotykamy, jeżeli w ogóle się spotykamy, co my na temat danej emocji myślimy, i co my na dany temat emocji czujemy? Czyli czy my witamy, otwieramy przestrzeń, jeżeli jesteśmy w stanie zrobić to sami, to cudownie. Jeżeli ktoś zmaga się naprawdę z trudnymi emocjami, albo z atakami paniki, albo z nerwicą lękową, to jest praca z terapeutą, naprawdę z kimś za rękę, kto się zna w tym temacie, kto jest profesjonalistą. I my już rozmawialiśmy o tym, że nie ma co się, wiecie, nie ma co się wstydzić tego, naprawdę, kochani, bo jak przez wiele, w ogóle wróćmy, nie dokończę zdanie, bo mam tyle myśli, widzę tutaj jak to, cześć bratku, widzę dużo pytań, więc moja głowa chciałaby odpowiedzieć na wszystko naraz, po kolei. Nie ma co się wstydzić, tak, to już nie są te czasy, my mówiliśmy tutaj, ja dużą pokorę mam do tego, że czasem jesteśmy tak przebodźcowani, czasem nosimy w sobie tak dużo traum, że nie będziemy w stanie zatrzymać się i otworzyć się na emocje, które przychodzą, zwłaszcza te, do których nie zaglądaliśmy przez lata. Czasem będzie tak, że nie tylko będziemy potrzebowali pomocy terapeuty, ale wsparcia lekami.
bo adrenalina będzie nam skakała, bo kortyzol będzie nam skakał i nie będziemy w stanie usiąść, bo będziemy mieli wrażenie, że nas rozwali. I znowu to jest indywidualna każdego decyzja. To nie jest zero-jedynkowe, tak jak często po prostu kiedyś w tym rozwoju myśleliśmy, tak? Że o, dobra, usiądź, poddychaj. Jeden usiądzie, poddycha i mu 10 lat emocji minie. A wielu z nas nie będzie w stanie usiąść, nie będzie w stanie oddechu złapać. Więc my chcemy w ogóle pierwszą rzecz, taką kolej, jeszcze kolejną rzecz sobie uporządkować, kochani, to jest to. Kolejna rzecz do porządku. Nie uczono nas przez lata, i to nie idzie z przestrzeni oceny, tylko po prostu takie były czasy na Ziemi. Nie uczono nas, bo ci, którzy nas nie uczyli, też ich nie nauczono. Nie uczono nas, jak radzić sobie z emocjami. Zwłaszcza nas, Polaków. U nas się wszystko wciskało, u nas się po prostu ogarniałeś, u nas cisnąłeś do przodu, u nas byłeś silny, u nas dajesz radę i jedziesz. Emocja przychodzi, wsiu. U nas po prostu się piło, żeby się nie czuło. Teraz później przyszły czasy, kiedy się jadło, żeby się nie czuło. Później przyszły czasy, kiedy się paliło papierosy albo trawę, żeby się nie czuło. Gdzieś tam narkotyki, gdzieś tam zakupy, gdzieś tam seks. Teraz są social media, Netflixy. Po prostu ucieczek od emocji dla nas jest wiele. I teraz tak, nieważne gdzie uciekamy, nieważne jak mocno walczymy, nieważne jak mocno sobą jeszcze gardzimy, czy się tego boimy. Chcemy pamiętać jedną rzecz. Powodów, dlaczego skumulowanych emocji w sobie mamy, jest miliony. I to nie nasza wina, kochani. Po prostu życie nam się przydarzyło. Dorastaliśmy w czasach, a jesteśmy tutaj różnych pokoleń. Są tu ludzie, którzy mają 70 lat, są tu ludzie, którzy mają 16 lat. Ci młodsi, te młodsze pokolenia mają ciuteńkę lepiej, ale i tak wciąż wszyscy, jako ludzkość, jesteśmy w powijakach, jeżeli chodzi o narzędzia. Po prostu radzenia sobie z emocjami. W bardzo niewielu domach było tak, że po prostu jak płakaliśmy, to mama czy tato brał nas za rękę, czy pani w szkole i mówiła: co się stało, kochanie? Jak się czujesz? Opowiedz mi o tym. I pozwalano nam płakać. Tylko często było: nie płacz, ogarnij się, ba, ba, ba. Nawet jak się śmieliśmy za bardzo, to czego się śmiejesz, czego ryjesz, o, rozumiecie, kochani. Więc my jesteśmy trochę tacy niepełnosprawni, mówię to z ogromnym szacunkiem, w ogóle w doświadczaniu emocji, w pozwalaniu sobie na emocje, w rozumieniu w ogóle, co to znaczy być w kontakcie z emocjami. Bo jak ktoś do nas mówi: jesteś emocjonalny, to nam się to kojarzy z czymś negatywnym. Natomiast my chcemy czuć te emocje. Emocja to jest moc, to jest energia, to jest życie. Tylko teraz wielu z nas po pierwsze gardzi sobą, po drugie jest złych na siebie, po trzecie nie chce tych negatywnych emocji doświadczać. A to trochę odwrotnie. Tu robimy porządek. Pierwsze, one zawsze z nami będą i to nie znaczy, że z nami jest coś nie tak. Co może być nie tak, to jest to, jak my z nimi się spotykamy, co my na ich temat myślimy. I co my na ich temat czujemy? Czyli tak, my już wiemy, że one będą. Druga rzecz, co my na ich temat myślimy? Często myślimy, że coś z nami jest nie tak, że to nie powinno się dziać, więc teraz układamy to sobie. Jak to się dzieje, to powinno się dziać. Jakby to się już dzieje, kochani, więc już jest za późno na myśl, że to nie powinno się dziać. Rozumiecie? Bo już jest za późno. Już się spóźniliśmy z tą myślą. Bo to się już wydarzyło. Więc taka myśl, to nie powinno się dziać, dlaczego to się dzieje, ile jeszcze mi się to przydarzy, bla, bla, bla. To jest znowu, to jest pompowanie tego balona, jak tutaj pięknie powiedziałaś, kochanie. A my chcemy spuszczać powietrze z tego balona. Więc my chcemy się zatrzymać i powiedzieć: okej, to się dzieje. Dlaczego to się dzieje? Nie jest takim, dlaczego to się znowu dzieje? Bo tak naprawdę my wtedy siebie nie pytamy, tylko siebie kopiemy. A my chcemy naprawdę się zapytać, bo skoro emocja to informacja, to my chcemy zobaczyć, ok, jaką informację mi to przynosi? Jaką? Co ten smutek mi przyszedł powiedzieć? No i teraz przychodzi jeszcze taka rzecz, że my często boimy się tych emocji, prawda? Ja miałam tak, pamiętajmy, ja mówię tutaj, ja jadłam, żeby nie czuć. Piłam, żeby nie czuć, pracowałam, żeby nie czuć, ratowałam innych, żeby nie czuć, układałam życie innym, żeby nie czuć,
Ja robiłam wszystko po prostu, żeby tylko nie czuć, kochani. Tak więc ja znam to od podszewki. Ja wiem, co to znaczy. Bo my się zazwyczaj boimy z tymi emocjami spotkać, tak? I mówimy, ja nie chcę ich doświadczać, bo się boję, że. Bo się boję, że. I tak naprawdę pomyślmy teraz, pójdźmy w to znowu, jako ćwiczenie. Jak myślicie, dlaczego? Czego się boicie? Jakby dlaczego my tam nie idziemy? Bo wiecie, my mieliśmy kiedyś takie fajne metafory, że są różne sposoby spotkania z emocjami. Albo się z nimi spotykamy na wojownika, czyli walczymy, albo się spotykamy na uciekiniera, czyli emocja przychodzi, a my dyla właśnie, albo na Insta, albo po prostu do butelki, albo gdzieś tam jeszcze. Albo się spotykamy z nimi na takiego nurka, czyli po prostu toniemy w tych emocjach, dokładamy jeszcze więcej po prostu, w ogóle jak jest smutek, to i smutna muzyka, i w ogóle alkohol, i lustro, i psiuch. Albo się spotykamy na właśnie takiego siłacza, ja dam radę, wszystko jest okej, okay, nic mi nie jest, ale tak naprawdę pod spodem te piłki trzymamy. Albo spotykamy się, nazwaliśmy to na oświeconego, przebudzonego, czyli ja nie jestem emocją, ja nie czuję emocji, ja nie jestem. I ta przestrzeń istnieje, tu ktoś pisał wcześniej, że Łukasz mówi, żeby się dystansować. Dokładnie, ta przestrzeń takiego dystansu, my tam pójdziemy, od emocji istnieje, tylko my często mówimy, że jesteśmy w dystansie, ale tak naprawdę nie jesteśmy, że często sami siebie oszukujemy, nawet nie łapiemy tego. I no i jest ta przestrzeń na bohatera, odkrywcę, czyli takiego po prostu, który przychodzi i w zdrowy sposób po prostu tworzy tą przestrzeń, mówi, ok, otwieram drzwi, przychodzicie, witam was. No i my często nie chcemy tam iść, bo się boimy. Mówimy, no ja się boję i teraz jak myślicie, czego się boicie? I tak naprawdę pójdźcie w to, wiecie, bo to jest to, my sami stoimy na drodze tam, tak, z naszym tym lękiem. I tu, boję się coś, co nie będzie miłe i szarpanie nerwami. Boję się dyskomfortu w ciele, bo to wyczerpujące emocjonalnie, bo wygrzebię to, o czym już zapomniałam i nie chcę o tym sobie przypomnieć. Czego jeszcze, kochani? Idźmy tam wszyscy. Boimy się, że, bo będzie bolało. Nie chcemy czuć dyskomfortu w ciele. Na grabarza. Oh my gosh, to nowe, Wioluś. Zakopać głęboko. Grabarz, muszę zapamiętać, dobre. Boimy się poczuć tych emocji. Boimy się spotkania z samym sobą. Odrzucenia, bo będzie bolało. Ból, poczucia słabości, smutku, że mnie zaleje i utonę. Boję się czuć... No i teraz słuchajcie tego, bo będzie ostro. W tym baniu się tego, czego się boimy, my już tego doświadczamy. Czyli tak, nie będę czuć lęku, nie pójdę tam, bo boję się, że będzie bolało. I nasze banie się, że będzie bolało, już boli. Czyli my boimy się tam pójść, bo boimy się, że doświadczymy czegoś, natomiast sam fakt, że my ten opór nasz i to, że my nie chcemy tam iść i to, że my boimy się iść tam po to, po co czego się boimy, kreuje dokładnie to uczucie już. Łapiecie to? Ja boję się, że zobaczę tam coś, czego nie chcę zobaczyć. Ty i tak już wiesz, co to jest. Bo jakbyś nie wiedział, to byś tam poszedł. Ty już wiesz, czego. Boję się, że się rozpadnę, ale już w tym baniu, że się rozpadnę, się pod spodem rozpadam. Boję się ścisku w brzuchu. Myślenie już o tym ściska nas w brzuchu. Rozumiecie? Łapiecie, to jest bardzo w strachu, że i tak już to doświadczamy. Rozumiecie? Boję się odrzucenia, ale sama przez to, że nie idę tam, nie zaglądam tam, odrzucam swoje emocje. Już jestem w odrzuceniu. Poza tym, wszystko, czego się boimy, że te emocje nam zafundują, my już doświadczyliśmy nieraz wcześniej w życiu i przeżyliśmy. Jesteśmy dziś. Nie ma tego, co my myślimy, że się boimy, jak tam pójdziemy, czego my już byśmy nie doświadczyli i absolutnie przeżyli. Czujecie to? Pobądźmy z tym chwilę.
Boję się w ciele objawów, które już mamy i które nieraz wcześniej mieliśmy. A im bardziej będziemy stać o tu, boję się, że będzie bolało. I boli. Ja muszę już tam iść, bo ja już sobie to funduję. I w dodatku, im więcej będę stać, boję się, że będzie bolało, boję się, że będzie bolało, ja tam nie pójdę, ja nie widzę, ja nie ma... I my już pompujemy dosłownie ten balon. To już boli. Czegokolwiek my boimy się doświadczyć tam, to my już doświadczamy tu. Stoimy na progu i myślimy, hej, jak pójdę tam, to będzie bolało. Ale stojąc na progu już boli. W dodatku w życiu bolało już tyle razy, kochani, i przeżyliśmy. I przeżyliśmy, przepłakaliśmy, padliśmy na kolana, wstaliśmy i jesteśmy po prostu. Nie potrafię wtedy siebie ukochać. Ale w momencie, kiedy stoisz, mówisz, nie pójdę tam, nie doświadczę, bo nie potrafię siebie ukochać, to znowu siebie nie ukochujesz już w tym momencie. Nie musisz przez próg przejść, żeby siebie nie kochać, bo już na progu, osądzając siebie, że te emocje tam są, ale nie pójdę, my już siebie w pełni nie kochamy. Nie chcę tych emocji nakręcać. A stoję tu, ja tam nie pójdę, ja nie chcę tych emocji nakręcać, ja nie będę tego czuła, znowu jestem zła, że jestem zła i nie pójdę tej złości, nie będę jej tworzyła najpiękniejszej przestrzeni i na pewno ze smutkiem się nie spotkam, bo ja już smutna byłam tyle w życiu. I ja już się nakręcam na temat tego, że jak tam pójdę, to się nakręcę. Rozumiecie? Jestem mistrzem w pompowaniu. No jesteśmy, kochani, no mistrzami w pompowaniu generalnie, nie? Żeby my tak pompeczki trzepali, takie wiecie, pompeczki, jak my pompujemy te nasze emocje, to ja pierdziu, to bicepsiki i my takie bicepsiki. Jak to zrobić, żeby się nie bać? Zdać sobie sprawę z paradoksu, który my robimy. Czyli my myślimy, że my będziemy się bać dopiero jak tam pójdziemy i tam będzie bolało i tam będzie wiało i chwiało, a tak jak przez ten próg przejdziemy, a tak naprawdę my już doświadczamy wszystkiego tego stojąc na progu, czego boimy się doświadczyć tam. I jeszcze raz. I my już nieraz tego wszystkiego doświadczyliśmy w życiu i wstaliśmy z tego i stoimy na tym progu. My już tam byliśmy i już tam jesteśmy i myślimy, że jak my tam pójdziemy, to tam się wydarzy nie wiadomo co, a tak naprawdę to już się dzieje, pomimo, że my nawet tam jeszcze nie poszliśmy. Rozumiecie? I teraz jak my zdamy sobie z tego sprawę, że cokolwiek, czegokolwiek ja... A powiem Wam tak, że to, co czeka za progiem, jak się mi się oczy otworzyły, mi też, jak ja do tego doszłam, czujecie to, ale najlepsze jest to, kochani, słuchajcie jeszcze tego, że to, co czeka za progiem, boli o wiele mniej, niż gdy doświadczamy tego, stojąc na progu i wymyślając, bo my jesteśmy zajebiście kreatywni, co nam po prostu, jak my teraz byśmy posłuchali siebie, wiecie, boję się, że jak tam pójdę, to mnie rozwali, boję się, że jak tam pójdę, to zobaczę to i to, boję się, że jak tam pójdę, to się rozpadnę. Rozumiecie? My piszemy takie czarne scenariusze, że te emocje do nas mówią, kurwa, skąd wy w ogóle takie w ogóle wizje wzięliście się, czego wy się naoglądaliście, w ogóle wy nas przeceniacie. Wy nas przeceniacie, my nie mamy takiej mocy, jaką wy nam nadajecie. Naprawdę, chodźcie, zobaczycie, bo my nie mamy takiej mocy. I okej, okay, no to co pójdę, bo to będzie nas telepało. Nas telepie na tym progu, ja nie pójdę, ja nie będę doświadczać, nie będę. Ja wypiję, ja na Insta pójdę, na Facebook. Nas i tak już telepie. Nas telepie, ale my nie pokażę. A później najlepsze jest taką... O Jezu, ja nie wiem, dlaczego jestem taki zmęczony, jestem wycieńczony. No niby nic nie robię, nic się dzieje, jestem wycieńczony. No jak to kuwa z tymi piłkami stoisz o taką, ale nie chcesz pokazać, że cię telepie, samemu sobie nawet. Nie, nie, tam jak pójdę, to mnie będzie telepać, a tu nie, ja tu silny. A później człowiek przychodzi, kładzie się spać i po prostu nieprzytomny. Wstaje rano, jakby przebiegł 7 maratonów i w ogóle nie wie, o co chodzi, nie? Wstaje rano, nawet nie wie, dlaczego te piłki i balony 7 razy większe, niż po prostu zostawiam je w nocy pod łóżkiem, nie? I wstaje i mówi, o ja pierdzielę w ogóle. I później znowu, jak to u nas się mówi, stary nie tak kubek postawi, stara śmieci nie wrzuci. Aaaa!
afera, nie? Dzieci skarpetki zostawiły przy pralce, a nie do pralki wrzuciły i po prostu. I nie wiem, o co mi chodzi. 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 Bo co tam się takiego wydarzy? No, rozwali, ale jak rozwali? To wiecie, my powinniśmy zrobić takie naprawdę jakieś. Tylko ja nie wiem, gdzieś trzeba na zamkniętej grupie w schronie to zrobić. Po prostu usiąść. Ja zresztą robię takie, wiecie, ja robię spotkania, zdrowe spotkania. Ja się tego uczyłam długo, no bo ja już po prostu moje ciało by nie wytrzymało, jak ja bym dalej robiła to, co robiłam. Ale po prostu siedzieć i wyć, po prostu płakać. Tak jak dziecko, rozmawialiśmy ostatnio. Nie, to było chyba na Nowej Drodze, przepraszam, czasem się myli. Że widzieliście jakieś małe dziecko, które, nie wiem, potknie się i po prostu albo nie damy mu czegoś i jak wytrwamy, to ono usiądzie na ziemi, będzie krzyczeć, płakać i jak my je tam zostawimy, jak my je tam zostawimy w spokoju, to ono się wypłacze do takiego momentu, że aż mu łzy się skończą. Po prostu mu się skończą i on wstanie, no i jakby nic, nie? I pójdzie dalej. Chyba, że po prostu już jest trochę starsze i już się zaczyna ten cały schemat taki, który u nas jest i na bieżąco nierozładowywany jest, bo my mamy mnóstwo, dlatego te emocje teraz bolą bardziej i będą boleć bardziej, bo my nie po prostu na bieżąco ich nie rozpakowywaliśmy. Oprócz tego, znowu ja, kochani, chcę zaznaczyć jeszcze raz i kilka razy po drodze, że ja nie mówię tutaj o takich, wiecie, sytuacjach, gdzie my jesteśmy w depresji, gdzie to nie jest smutek, który przyszedł z informacją jedną czy pięcioma, tylko to już jest zupełnie inny rodzaj, kochani, emocji, okej? Ja nie mówię tutaj o atakach paniki, które też są ładunkiem zupełnie innego kalibru. Natomiast w jednym i w drugim przypadku to, o czym mówimy tutaj, jest bardzo pomocne, bardzo, ale często nie wystarczy. Ale przy takich normalnych emocjach, które gdzieś tam przez lata nie rozładowywaliśmy, to jest bardzo pomocne i często naprawdę wystarczy sama świadomość. Kolejna rzecz, czyli tak, my już wiemy, tak, że negatywne emocje są bardzo mile widziane, bo są informacjami, ale są cholernie niewygodne. I to nie jest nasza wina, tylko po prostu przez lata nikt nas nie nauczył, bo sam nie wiedział, jak z tym się obchodzić. I teraz ogromny wpływ na to, jak my tych emocji będziemy doświadczać, jest to, jak my będziemy się czuć na sam fakt, że one przychodzą. Jak my będziemy stać i mówić, o, ja mam, to my pompujemy ten balon. Jak my będziemy sobą gardzić i będziemy sobie mówić, że to nie powinno się wydarzyć i nie powinno się dziać i z nami jest coś nie tak, pompujemy balon. A to, jak to się dzieje, to powinno się wydarzyć. I my chcemy zapytać się, dlaczego to się dzieje i albo ze sobą o tym porozmawiać, albo iść na spacer, albo o tym popisać, albo z tym pooddychać, albo pomedytować, albo zadzwonić do przyjaciela, albo iść na terapię. Obok tego, pójdziemy do tego trochę później, jest praca z ciałem, która bardzo pomaga w wypuszczaniu emocji, ale to na później. Kolejna rzecz, to my chcemy zobaczyć, jaką my sobie historię opowiadamy przy emocjach. Bo emocja sama w sobie jest naprawdę o wiele krótsza niż nam się wydaje. Co sprawia, co pomaga emocji być bardziej intensywnej i zostać w nas dłużej, to jest historia, którą sobie opowiadamy. Jeszcze raz. Emocja przychodzi jako bardziej jako takie, wiecie, takie odczucie w ciele, tak? Bo często się mówi, czym się różni uczucie od emocji. Uczucie to jest takie ścisk w żołądku, sucho w gardle, łzy w oczach, motylki w brzuchu. Tak? To są uczucia. I teraz emocja, albo takie, wiecie, takie po prostu prawie jak nam usta tak latają właśnie od takiego już jakbyśmy nam się chciało płakać, podniebienie, to się takie robi, rozumiecie? Albo serce szybciej bije. Odczucia, uczucia, czucie. Ciężkość, tak? Uczucie. I teraz słuchajcie tego. Emocja to jest takie uczucie naładowane naszą historią, która często nie jest w ogóle z teraźniejszości, tylko w ogóle z poprzednich, przeszłych doświadczeń. I nasz umysł próbuje jakby tak, my się czujemy jakoś,
on szuka w przeszłych doświadczeniach jakby tego zapisu w ciele, co to znaczy, i próbuje i dopowiada sobie taką historię. I to nie znaczy, że emocja sama w sobie nie jest pewnym ładunkiem i nie niesie pewnej informacji, ale to, jaka to będzie informacja, w ogromny sposób zależy od naszej reakcji, ale też od historii, którą sobie opowiadamy. I już mówię, taki ostatnio fajny przykład słyszałam. Wyobraźcie sobie, że jest wtorek 9 października, nawet nie wiem, czy to, nie wiem, nie był wtorek, czy będzie wtorek, nie. To będzie niedziela, dobra. Niedziela 9 października. I jesteście smutni. Poczujcie ten smutek. Jest niedziela 9. W ogóle poczujcie, on jest w przyszłości, ale to wcale nam nie przeszkadza, bo my możemy się smucić i wkurwiać naprzód i w tył. To w ogóle jesteśmy mistrzami, nie? W teraźniejszości różnie, ale w tył i w przód idealnie. Ale słuchajcie tego. Wyobraźcie sobie, nie, pójdźmy w tył, nie? Czyli, nie wiem, jest 1 października, wtorek. Wybaczcie, jeżeli to nie jest wtorek. Wytrwajcie ze mną tu. I jesteście smutni. I jest ten smutek, nie? Ale teraz wyobraźcie sobie, że jest ten 1 października, wtorek i są wasze urodziny. I siedzicie sami w pokoju i jesteście smutni. Czujecie różnicę tego smutku? Więc co się zmieniło? Jest 1 października, wtorek. W jednej sytuacji jesteśmy smutni. I w drugiej sytuacji jest 1 października, wtorek. I jesteśmy smutni. Ale są nasze urodziny i siedzimy sami w pokoju. Ta historia, która jest obok emocji, potęguje emocje. I teraz znowu, jak zawsze, my chcemy patrzeć na taką cienką linię, gdzie my nie chcemy... Miałaś pierwszego urodziny pierwszego? Więc to jest często, to jest tak, jak jesteśmy zestresowani, mamy ścisk w brzuchu, prawda? I to jest uczucie, mam ścisk w brzuchu. Ale na przykład jak partner czy partnerka do nas coś powie, czy mama, tato, czy pani na ulicy i mamy ścisk w brzuchu, to już wtedy my nie mamy takiej historii, mam ścisk w brzuchu tylko. Mam ścisk w brzuchu, bo mnie wkurzyłeś, bo spojrzałeś na mnie nie tak, ile razy ci mówiłem, żebyś tak na mnie nie patrzyła, ile razy ci mówiłam, żebyś tak na mnie nie patrz. I zaczyna się cała historia. I ta historia sprawia, że my mamy ścisk w brzuchu, że my mamy przyspieszone, rozumiecie, nasza historia znowu dopompowuje dany balon. Więc my chcemy szukać prawdziwej historii, my chcemy doświadczać emocji, my chcemy patrzeć, dlaczego jesteśmy smutni i źli, ale chcemy bardzo uczyć się takiej świadomości tego, jak wielką moc my mamy w sobie. Jest taki jakby show na HBO o emocjach Brené Brown, na HBO Max. I ona tam w tym jednym odcinku, ja nie zdążyłam tego obejrzeć dla nas tu, ale tak przez mgłę pamiętam, że ona tam rozmawia o jakiejś psycholożce, która w ogóle, czy o neuronaukowcu, która to odkryła, która mówi, że jednym z najważniejszych komponentów tego, jak doświadczamy emocji, jest to, jak my ją nazwiemy. Jak my ją opakujemy. I takim przykładem, który często używają właśnie psychologowie, czy też tam ludzie na wykładach, są dwa przykłady. Kiedy jesteśmy zestresowani i doświadczamy tego właśnie takiego, wiecie, kortyzol, adrenalina, ścisk w brzuchu, to reakcja w ciele, kiedy jesteśmy zestresowani, podstresowani, prawie tak jakbyśmy mieli naprawdę mieć palpitację serca, to i prawie atak paniki, ale nie, jest taką samą reakcją w ciele, jaką mamy, gdy jesteśmy podekscytowani. Dosłownie, to samo się dzieje w ciele, kiedy jesteśmy zestresowani, kiedy jesteśmy podekscytowani. Jedyne, co różni nasze doświadczenie, to jest to, jak to nazwiemy. I badania na studentach były prowadzone, którzy czekali na egzamin.
i oni czekali na egzamin i już mieli te wszystkie reakcje w ciele. I naukowcy mówili im, że zamiast, żeby mówić sobie, jestem zestresowany, będzie egzamin, jestem zestresowany, będzie egzamin, to żeby mówili, pocisnę po ten egzamin, po prostu pojadę po tym egzaminie, ścisnę, żeby szukali tej ekscytacji. I było tak, że ci, którzy mówili sobie, jestem zestresowany, mam egzamin, wypadali na egzaminie o wiele gorzej, o wiele dłużej trzymali tę emocję w sobie, niż ci, którzy mówili, że są podekscytowani. I na przykład Mel Robbins często o tym opowiada, że jak wychodzi na scenę, ona miała wiele lat ataki paniki i zawsze jak stała przed tą sceną, to była właśnie cała rozdygotana i sobie mówiła, ja powiedziała, jestem zestresowana, zaraz po prostu miała atak paniki, ale mnie strzeli zaraz, ale mnie strzeli zaraz. I zaczęła sobie mówić, ale jestem podekscytowana zaraz, jak pojadę po tej scenie, jak tam dam wykład. I ja wiem, że to na początku może się wydawać trochę jakby udawane, ale tak naprawdę to jak my napiszemy tą historię, ma ogromny wpływ. To, co my dodamy do tej emocji, która już jest w nas, do tego od uczucia w ciele, ta nasza historia wnosi ogromną rolę. Więc my chcemy pilnować takiej cienkiej linii, o której tu nieraz rozmawiamy. Nie chcemy siebie oszukiwać, ale nie chcemy też siebie nakręcać. Czyli jak ten balon już przyszedł, jest napompowany, to my nie chcemy udawać, że on nie jest napompowany, ale nie chcemy go dopompowywać swoimi myślami, swoimi historiami, swoimi odczuciami, swoimi pogardami, swoimi opiniami, tak? My chcemy po prostu uczyć się świadomie, po prostu po pierwsze akceptować, ok, to i to mnie odwiedza, to i to czuję w ciele, coś się dzieje, co to może być i dawać sobie fake it till you make it. Nie, to jest inne, kochanie, niż fake it till you make it. A dziękuję, że to powiedziałaś, bo często właśnie jest, właśnie naukowcy mówią dosłownie o tym przykładzie, że ludzie często myślą, że to jest udawaj, że jesteś podekscytowana. My nie chcemy tego trochę tak udawać, bo rozmawialiśmy o tym ostatnio. Dziękuję, że o tym wspomniałaś, kochanie. Że siebie nie da się oszukać, rozumiecie, kochani. Więc to, w co można zmienić smutek? Ja bym nie patrzyła na to, ja bym nie zmieniała smutku, tak jak nie próbujesz zmienić tej ekscytacji, bo jak jesteś naprawdę zdenerwowany znowu, ja nie jestem za tym, żeby właśnie sobie wkręcać, tylko ja bym znowu, jak przyszedł smutek, to ja uczę się zatrzymywać dla niego, tak, tworzyć tą przestrzeń. Okej, jestem smutna. Dlaczego jestem smutna? I obserwować, co przychodzi, jaka informacja przychodzi, ale bo ja tak rozróżnię to, kochani. Co ja kiedyś robiłam? Przychodził smutek, jak już się w ogóle zatrzymałam, bo już nie było gdzie uciec, to zatrzymywałam się zazwyczaj przy butelce wina i jakimś tam jedzeniu i wtedy włączałam sobie smutną muzykę i dokładałam. Czyli na przykład jestem smutna. Dlaczego jestem smutna? Nie wiem. Bo ktoś tam mnie obraził, na przykład, nie? No i jak on mógł? I dlaczego on mógł? I zawsze ludzie po mnie jadą. I kiedy to się skończy? I kurwa, co jeszcze musi się wydarzyć, żebym ja się zmieniła? Nie dość, że tyle wpierdziel dostałam w dzieciństwie, to jeszcze kurwa to. A myślałam, że już po prostu to przerobiłam. A myślałam, że on mi tego nigdy nie zrobi, albo ona. Albo co jest ze mną nie tak? I dlaczego mi się to zawsze przydarza? Rozumiecie, ja tu pompowałam ten smutek. Dopowiadałam tą historię jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Zamiast skupić się na tym, na jednym tym momencie, ok, jestem smutna, dlaczego? I nawet jeżeli tam przyjdzie kilka historii, jestem smutna, bo, nie wiem, weźmy tą historię urodzin, bo są urodziny, bo jestem sama, ale wiecie wtedy, to jestem do niczego, to jestem do dupy, ile jeszcze urodzin będę sama i to, i to, i my pompujemy, więc my nie chcemy uciekać od tego smutku, nie chcemy uciekać nawet od tego stresu, czyli okej, stresuję się, bo mam egzamin, ale mogę wybrać się ekscytować, prawda? Ja wiem, że dlatego mówię, to jest taka cienka linia pomiędzy jednym a drugim. Wiecie, na przykład Mel Robbins taki fajny przykład podała, że bo to, jak my nazwiemy to, co się dzieje, ma ogromny wpływ na to, jak tego doświadczamy. I drugim takim przykładem jest to. Znacie taki moment, kiedy przechodzicie przez ulicę i na przykład prawie samochód przejechał i prawie was przejechał, ale udało wam się po prostu cofnąć, albo wasze dziecko szło, albo ktoś bliski, albo taki moment, gdzie na przykład coś prawie ze stołu spadło, ale to złapaliście i to jest taki moment, gdzie po prostu ale za chwilę się uspokaja cały system, dosłownie w sekundę nasz system po prostu nas telepie,
Ale za chwilę, przez to, że udało nam się nie wpaść pod ten samochód, wyciągnąć kogoś, albo ktoś nas wystraszy, gdzieś tam idziemy, ktoś nam wyskakuje z tego i po prostu, rozumiecie, wali nam to, ale za chwilę widzimy, o, okej, to tylko ktoś mnie wystraszył, o, okej, udało mi się, o, okej, złapałam to. I cały nasz system nerwowy, wszystko, co się przez sekundę telepało, wróciło do normy. W sekundę, prawda? A dlaczego? Dlatego, że my wiedzieliśmy i poinformowaliśmy siebie, że wszystko jest ok. Rozumiesz, że wszystko jest ok. Czyli prawie wpadliśmy po samochód, ale nie wpadliśmy, ok, jest ok. I fuch, ciało wraca, bardzo szybko się regeneruje. Coś tam spadło i o Jezu, oj, prawie spadło. Złapaliśmy, wszystko jest ok. Ciało bardzo szybko wraca do normy, tak? Ktoś nas wystraszył i o Jezu, tu, 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 tu. Ok, wszystko jest ok. Ciało bardzo szybko się regeneruje, prawda? I teraz Mel opowiadała o tym, że to, co się dzieje w naszym ciele podczas takich doświadczeń, jest dokładnie tym samym, co się dzieje w ciele człowieka, gdy doświadcza ataku paniki. Tak? To jest to. To jest, ty bijesz serce, masz wrażenie, że po prostu za chwilę umrzesz, to, to, to. Tylko to jest o wiele gorszym doświadczeniem, przerażającym, rozwalającym, powalającym, mamy wrażenie, że umrzemy, że nas rozwali. Wiecie dlaczego? Dlatego, że my nie wiemy, dlaczego to się dzieje. I nie dajemy sobie tej informacji, dlaczego. Bo gdy my prawie wpadliśmy pod samochód, ale nie wpadliśmy, to po pierwsze wiemy, że jesteśmy bezpieczni, a po drugie wiemy, co się wydarzyło. Prawie wpadliśmy po samochód. I nasz mózg bardzo szybko procesuje tą informację. Jak coś prawie spadło, albo dziecko prawie spadło z kanapy na przykład, to my wiemy, że już to dziecko uratowaliśmy, że jesteśmy ok. Wiemy, dlaczego tak się czuliśmy, co się wydarzyło i że już jest bezpiecznie. Tak samo ktoś nas wystraszy. Natomiast przy ataku paniki my nie mamy tej najważniejszej informacji, że wszystko jest ok i że to się dzieje, nie wiemy dlaczego to się dzieje. I to, że nasz cały system ma wrażenie, że jakby za chwilę, jakby prawie nas przejechał samochód, ale rozglądamy się i nigdzie samochodu nie ma, a nas telepie, jakby miał nas przejechać, to my nie mo nasz system nie może wrócić z powrotem do, wiecie, nie może się zregulować. Dlatego jest mnóstwo terapeutów, na przykład cudownych ludzi na internecie, gdzieś tam po angielsku oglądałam, którzy mówią, że czasem, oczywiście nie zawsze, ale bardzo często, my kiedyś o tym rozmawialiśmy, pomaga człowiekowi, kiedy jest przy ataku paniki, powiedzenie sobie, to kortyzol, to adrenalina, wszystko jest ok. To jest niewygodne, ale nie niebezpieczne. I często ludzie regulują się tym z powrotem. A wiemy, co się zazwyczaj dzieje, kiedy mamy atak paniki. Często jest tak, że my jeszcze go nie mamy, ale idziemy w miejsce, w którym kiedyś mieliśmy, albo do ludzi, albo do sklepu, albo do autobusu, i my już pompujemy balon, bo boimy się, że on się wydarzy. Ja nie chcę, żeby on się wydarzył. Ostatnio, jak tu byłem, to mi się wydarzyło, ja się boję, że to się wydarzy, i my już się nakręcamy. I jak to się dzieje, to też dopompowujemy, czyli mówimy, Boże, dlaczego to się znowu dzieje? Już myślałam, że mi się to nie wydarzy. I my wtedy siebie nie regulujemy, nie wracamy do normy, tylko my siebie jeszcze bardziej rozregulowujemy. I ja wiem, że to jest trudne, kiedy jesteśmy w tym momencie, kochani. Natomiast szukanie swojego własnego sposobu, czasem słowa klucz, czasem pozycji klucz, która pomoże nam sobie przypomnieć, to jest tylko mój system nerwowy, który się rozregulował, tak? To jest adrenalina, to jest kortyzol, to jest niewygodne, ale nie niebezpieczne. Żeby albo dosłownie powiedzieć sobie, okej, to jest atak paniki, system nerwowy wariuje, to jest niewygodne, ale nie niebezpieczne. Coś, co może nam wrócić do tego stanu, w którym ciało może szybciej wrócić i się wyregulować, tak jak, o, okej, to był samochód, ale nic się nie stało. O, ktoś mnie wystraszył, ale jest okej. Czujecie, kochani? I oczywiście, jak ktoś ma naprawdę bardzo poważne, lękowe stany, to terapia, to czasem leki są bardzo pomocne, które pomagają nam unormować ten kortyzol i adrenalinę. Więc to mówię, to jest w takich przypadkach, kiedy działa. To działa, ale kiedy nie, to jest pomoc, ale nie całkowite rozwiązanie w takich mocnych przypadkach. W mocnych przypadkach specjalista, kochani, tak? Ale to są, czujecie, że to są takie, i tak samo, to jest tak samo w złości, to jest tak samo w smutku,
To jest tak samo z frustracji, więc my chcemy sobie uporządkować w ogóle po pierwsze, czym emocje są, czym emocje nie są. Dwa, jaką wartość one niosą, bo my patrzymy na nie często z taką pogardą, wiecie, patrzymy na nie jako na coś złego, jako na coś, co nie powinno być, nie powinno istnieć, nie powinno się dziać, nie powinniśmy doświadczać tego. Po drugie, my swoją wartość przykładamy do tych emocji, czyli jak jestem w spokoju i stąpam po planecie Ziemia, po prostu na chmurce, jestem ani za mocno radosny, ani niesmutny, ani niesfrustrowany, ani ten, to jestem wystarczająco dobry. Ale nagle jak się zezłoszczę, jak się sfrustruję, jak się zasmucę, jak się boję, to już jestem nie tak. I my bierzemy coś, czyli nasze poczucie wartości, wartość tego, kim jesteśmy, i regulujemy ją i ustanawiamy ją, zabieramy i oddajemy na podstawie emocji, które jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Rozumiecie? Nie ma takiej rzeczy, nie ma takiej emocji, która może nam zabrać poczucie naszej wartości, albo nie ma takiego stanu, po prostu wiecie, jak wszystko jest poukładane i nikt nas nie zaczepi i kurwa jest idealna pogoda i szef nas w pracy nie wkurzył i dzieci są grzeczne i kurwa kanapki były dobre i z rana trzasnęliśmy dobrą kupę i po prostu wyspaliśmy się tak jak trzeba, to wtedy jesteśmy wystarczająco dobrzy, bo jesteśmy okej. Okay. Ale nie daj Boże coś zawieje, coś zachwieje i my nie daj Boże nie zachowamy się tak, jak się naczytaliśmy w książkach, nasłuchaliśmy na live'ach i na terapii już sobie to ogarnęliśmy, to nagle jesteśmy niewystarczająco dobrzy. I tak skaczemy, wiecie. I emocja przyjdzie w odwiedziny i my nagle wyrzucamy swoją wartość do kosza tylko dlatego, że ona przyszła. Ona mówi, ty, a to kto ci powiedział, że w ogóle twoja wartość ode mnie jest zależna? Ja przychodzę z informacją. Ja nie przyszłam tutaj rozrabiać poczuciu twojej wartości, bo ja w ogóle nie mam tutaj wstępu. Ja w ogóle nie mam tam wstępu. Ja nie mogę ci tu ani namieszać, ani nie mogę ci jej więcej dać, ani nie mogę ci jej zabrać. Bo to nie moja robota w ogóle. Ja nie mam takiej mocy. Ty znowu mi dajesz więcej mocy niż w ogóle ja od stwórcy dostałam. Ja przychodzę z informacją. Tylko to. Spuścisz powietrze czy napompujesz. Tu masz wybór. Powiedz, co zrobisz. Powiedz, co zrobisz. Spotkasz się, czy uciekniesz? Dasz mi gonga, bo jak dasz mi dzisiaj gonga, to ja wrócę i dam ci podwójnego jutro. Słuchaj, ja też mam swoje tutaj sposoby. Ty dzisiaj będziesz ode mnie uciekać, a wiesz, jak ja szybko biegam? A ty, kurwa, kiedyś ci się udało ode mnie uciec? Ty myślisz, że ci się udało ode mnie uciec? O, spoko. Jak ty myślisz, że się udało? Ty stoisz na progu, mówisz, nie spotkam się z tobą, nie spotkam się z tobą, nie idę, bo będzie bolał, nie idę. I jak ty prosto mi w oczy patrzysz, to już ze mną obcujesz. Ty mnie za rękę trzymasz i myślisz, że tak daleko jesteś, a po prostu jak my nierozłączni. Dopóki nie spuścisz powietrza, to ty po prostu sam siebie oszukujesz. Więc to, kochani, to jest to. I teraz... Czujecie to? Czujecie. Tu dużo, dużo mięcha. To dobrze by było sobie to odsłuchać jeszcze raz, bo ja nie chcę teraz, nie chcę tego powtarzać po raz kolejny, ale to jest dużo, tak? Więc tak, co my czujemy? Jaką my historię sobie opowiadamy? Pamiętajcie o tym przykładzie, jest wtorek, 1 października, jestem smutny. Jest wtorek, 1 października, są moje urodziny, jestem smutny. I znowu, weźmy nawet ten przykład z urodzin, bo znowu ja cały czas chcę nam pokazać, my nie chcemy uciekać od prawdy. Więc jak ja jestem smutna, bo mam urodziny i jestem sama, to ja chcę zobaczyć, wow, jest mi ciężko, jest mi smutno, bo mam urodziny i jestem sama. Chciałabym już spędzić urodziny nie sam. I my chcemy z tym uczuciem być, ale my nie chcemy go dopompowywać. To z tobą jest nie tak i tu, i to, i tamto, i blam, 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 blam. Więc to jest to, kochani. Kolejna taka rzecz, o której nie można nie wspomnieć w ogóle, jeżeli chodzi o emocje, to jest praca z ciałem. Wszelaka praca z ciałem. Metod jest dużo. Ciało ma pamięć komórkową. Ciało to jest tak, jak mówimy. Jak czujemy emocje, to jest tak. Śmiejemy się przez ciało, płaczemy przez ciało, mamy ścisk, mamy gulę w gardle, mamy przyspieszone serce, mamy ścisk w żołądku. Po prostu nasze ciało i emocje to są po prostu, oni, to są funfle, oni się przyjaźnią. I emocje niewypuszczone, one żyją w ciele. Ciało ma pamięć komórkową. Jest taka cudowna książka, której jeszcze nie czytałam, długo na nią czekałam po polsku. Gabora Mate, kiedy ciało mówi nie. Ja ją sobie kupię i przeczytam i wtedy przyjdę i więcej sobie o tym porozmawiamy. Natomiast ja wyślę i wstawię
w tym tygodniu linki do rozmów z ludźmi, którzy opowiadają o emocjach, bo każda prawie każda metoda, która jest, ja zrobiłam wywiad z kimś, na którymś darmowym projekcie to robiliśmy. Jedną z metod jest EFT, czyli Emotional Tapping, Emotional Freedom Technique, tapping. To jest opukiwanie takie, tak? Ja mam rozmowę z Kasią Dot, nawet dwie, która jest psycholożką ze Stanów, która przywiozła tą metodę do Polski, otworzyła pierwszy instytut wiele, wiele lat temu. To jest bardzo fajna rozmowa i to jest cudowne, ona wygląda dziwnie, ta metoda, ale działa cuda. Ja wiele razy ją pracowałam, wiele razy sobie pomagałam, kochani. Później mamy Lowena, to jest, wiecie, bejsbole i rakiety, walenie, po prostu krzyczenie, walenie w materace, walenie po prostu w ten Marzena Barszcz, cudowna, cudowna terapeutka, mamy z nią rozmowę. Później jest oddech. Od oddechu ludzi jest wiele, wielu, wiem, że znacie wielu ludzi. Ja mam rozmowę z Sylwią Kaczmarek, ona jest moja ulubiona, ukochana, choć wiem, że tych ludzi jest cudownych wielu, akurat ja z Sylwią rozmawiałam. Jak macie kogoś, kto z Wami bardziej po prostu rezonuje albo jest Wasz ukochany, oddech jest niesamowitym narzędziem. Gdzie można znaleźć dobrą instrukcję, jak EFT robić? Wszystko dam, kochani, wszystko dam. Ewelinka, i dzielcie się, co macie. Tutaj jest jeszcze kod emocji Bradley Nelson. Ja właśnie o tym kodzie emocji z nikim jeszcze rozmowy nie robiłam. To mam do zrobienia. Później mamy, kochani, TRE. Ja mam rozmowę z Beatą Machnikowską, bardzo dobrą rozmowę. Beata jest bardzo dobra w TRE. TRE jest bardzo dobrą metodą. Tutaj jest jeszcze kaligrafii system, health system, to jest też dobre. To jest taka metoda, która dla mnie się nudzi i ja tam jeszcze nie poszłam, bo to jest takie do środka. To jest bardzo fajna metoda, też nie mam jeszcze rozmowy, ale to jest bardzo dobre. Później mamy SE, Somatic Experiencing, i ja jeszcze nie mam z nikim rozmowy. Szukam osoby, jak macie do polecenia kogoś z SE, to dajcie mi namiary, kochani. Wyślijcie informacje na maila, albo na Instagram, albo na Messenger. Aga mi przekaże, bo to jest fajna metoda i fajnie by było wziąć kogoś dla nas, kto by nam o tym opowiedział. Później mamy... Kogo my jeszcze mamy? EFT, TRE, Lowen, oddech. No i wiecie, kochani, i teraz idziemy... A, Martin Petrus, no właśnie, od oddechu jest cudowny. No, dziękuję, panie. Techniki uwalniania Hawkinsa. Też nie mam rozmowy z nikim o technikach. Trzeba by było kogoś wziąć. Ja to wszystko nam zrobię, kochani, z czasem, ale teraz nie wyrobię się, więc korzystamy na razie z tego, co mamy. EMDR. EMDR to jest cudowna, cudowna terapia. Też fajnie by było wziąć kogoś do rozmowy. EMDR to jest taka, wiecie, to jest takie jakby praca z gałkami ocznymi. Ona uwalnia traumy. W ogóle jest udowodniona jako jedna z najlepszych metod tak naprawdę do uwalniania traum i naprawdę zmiany w mózgu są ogromne. No i teraz ja bym chciała przejść, kochani, do takich jeszcze metod, takich, wiecie, takich, które dostaliśmy po prostu od życia Stwórcy na dzień dobry. Nasze ciało jest samo w sobie niesamowitym narzędziem na wyrzucanie emocji, tak naprawdę, bo z tego porobiono metody, rozumiecie? Z tego porobiono metody. Oddech. My możemy sami, nie musimy szukać, my jesteśmy tak mądrzy i w ogóle mi się marzy, i znowu, no nie wiem, kiedy my to wszystko zrobimy, ale zrobimy. Marzy mi się po prostu takie, wiecie, taki moment, gdzie my, no znowu, spotykamy się z tym ciałem i uczymy się po prostu sami. To jest to, czego ja się od Sylwii Kaczmarek najbardziej nauczyłam, dlatego ją lubię w oddechu, bo ona łączy się z takim oddechem, jaki jest. Czyli my łączymy się z takim ciałem, jaki jest. Patrzymy, gdzie jest ten ścisk. My oddechem możemy go rozluźnić, tak? Patrzymy, gdzie jest płytki oddech i my swoim własnym oddechem płytki oddech możemy poszerzyć. Jak my mamy łzy, które są do płakania generalnie, kochani, i ze śmiechu, i ze smutku. Rozumiecie? My mamy tu, my możemy krzyczeć, kiedy jesteśmy sfrustrowani, tylko nie krzyczeć na kogoś i wyżygiwać się na innych, tylko krzyczeć, iść do lasu, krzyczeć, jechać samochodem, krzyczeć, brać poduszkę, krzyczeć w poduszkę, ale po to krzyk nam był dany. My mamy taniec spontaniczny, tak?
My mamy wytrzepywanie, wszystko te loweny, to po prostu ludzie wzięli, zrobili z tego metodę, jak to kiedyś mówił Stuart Wilde. Sruru guru swami srami, krzyknął trzy razy, walnął pięścią czwarty raz, po prostu wziął cztery głębokie oddechy i zrobił z tego metodę. A ty 20 lat później mówisz, nie, to jest w ogóle najlepsza metoda, w ogóle to jest metoda, bo sruru guru swami srami, on tak zrobił i w ogóle on był najlepszy, bo w ogóle on był z Peru. A ci z Peru to najlepsi, bo to prawdziwi w ogóle sruru grusłami, srami, szamaniami i oni najlepsi są po prostu. Oni wiedzą, oni są prawdziwi, oni są zamadzeni, jest prawdziwi, to jest prawdziwy szaman, szaman szamanów z pokolenia szamanów, 17 pokolenie, no, cała rodzina szaman, to on wie, a ja nie, ja, on wie, ja nie, ale a może ciało wie, jak się dla niego zatrzymasz, to może ono wie, kiedy krzyknąć, kiedy tupnąć, kiedy tańczyć, kiedy płakać. Ale nie, sruru guru swami srami, on wie, bo wiesz, bo on to odkrył po prostu w Amazonii pod drzewem, które stało tam 78 lat i w ogóle przy pełni księżyca on to odkrył. I w ogóle wilki były tam, były i tygrysy skakały na jednej nodze dookoła. I po prostu, i on wie, i dlatego ja po prostu tak. Tylko u niego, ja tam sama nie będę próbować, bo co ja wiem, no. Kim ja jestem, żeby wiedzieć, nie? Kochani, też żywioły, czasem jest tak, że po prostu jak nas coś sfrustruje albo wkurw przyjdzie, to dobrze iść i się po prostu przewietrzyć, rozumiecie? Oddać to wiatrowi. Czasem mamy tak, a muszę iść się przewietrzyć. Mamy tak, jak się kontaktujemy z tym, muszę iść się przewietrzyć. Czasem mamy tak, a propos tworzenia takiej przestrzeni, wiecie, Matka Ziemia jest też ostra po prostu, ostrym przyjacielem. Czasem mamy tak, że chcemy coś z siebie zmyć. Po prostu przychodzimy, mieliśmy ciężki dzień i mamy takie, idę pod prysznic, po prostu muszę to z siebie zmyć. Czasem mamy tak, że chcemy po prostu w ciepłej kąpieli, w ciepłej wodzie po prostu otulić siebie, bo jest nam ciężko, bo jest to, bo chcemy po prostu otulić się tą ciepłą kąpielą. Czasem jest tak, że chcemy po prostu iść do przyrody i być tą ziemią, po prostu ta przyroda nam pomoże. Pomoże nam poddychać, pomoże nam na bosaka pochodzić, po prostu rozumiecie, że ta ziemia też jest. A czasem jest tak, że jak rozpalimy ogień i będziemy się patrzeć w ogień, albo zapalimy sobie świeczkę, i po prostu zrobimy, rozumiecie, to jest to tworzenie przestrzeni dla tych emocji. My, żywioły są niesamowite, nasze ciało jest niesamowite, a my czasem mamy tak, ale wiesz, ale jak to nie jest, jak to kurwa nie kosztuje 7 tysięcy i nie przyleciało z Peru, kurwa, z szałwią w ręku i kadzidłem, to na pewno nie działa, nie? To takie coś my mamy, rozumiecie? My często tak mamy. Jakby my musimy iść, ale ty mi pokaż ten taniec spontaniczny, ty mi pokaż, staj na środku pokoju, włącz swoją ulubioną piosenkę i spróbuj spontanicznie potańczyć. I koniec, cała filozofia tańcu spontanicznie. Ale nie, w ogóle wiesz, tam jest, wiesz, to w ogóle wymyśli, srari, surli, pinciu pari, po prostu z Indii, 375 lat temu w ogóle, przekaz dostał, w ogóle channel, dostał z innej planety, po prostu, rozumiecie, i wtedy to my zaufamy, wtedy to może będzie działać, nie? Ale jak sam staniesz i po prostu spotkasz się z tym ciałem i zapytasz, ty, a gdzie ty chcesz machnąć ręką, albo krzyknąć, albo zapłakać, to nie, bo on wie lepiej. Bo on dostał to po prostu, nie wiem, z Jupitera, kurwa, czy skąd on to dostał, nie wiem. Rozumiecie? I ja nie mówię, ja kocham te wszystkie metody, ja w ogóle nie jestem na nie, ale ja też wiem. Ja ostatnio, wiecie, ja tam szłam, wiecie ile lat, nie? I ledwo doszłam, na kolanach tam doszłam. Ja wiem po prostu, jaką mądrość ma nasze ciało i jak my naprawdę, jak się zatrzymamy, to my dobrze wiemy. My wiemy, jak płakać, my wiemy, jak krzyczeć, my wiemy, jak tupnąć, my wiemy po prostu, jak się przewietrzyć, jak się wykąpać, rozumiecie? My wiemy. Jak już będziemy chcieli sobie tam kadzidło kupić i z Bali, bo musi być z Bali, kurwa, i kolczyki z piórami też muszą być, wiadomo, i to tylko z Bali, bo z Bali najlepsze, nie? To niech już będą, nie? Ale nie zapominajmy o sobie, do cholery jasnej, kurka wodna, no.
Przecież nie ma lepszego Swami z Rami z Rul Guru niż my. No kurka wodna, no. Co nie znaczy znowu? Obecność drugiego człowieka jest bezcenna, bezcenna. I cudownie, że mamy dostęp i do tych metod, i do tych cudownych ludzi. Ja też korzystam z tego wszystkiego, kochani, ale nie pomijajmy siebie. Bo jak pominiemy siebie, to nieważne, co oni nam dadzą, po prostu, jak to ja mówię, na cudzym wietrze daleko nie polecisz. Nie. Dobra, kochani, kończymy na dziś. Myślę, że mamy to, mamy to. Teraz porządki. Teraz będziemy porządkować. Jesteśmy dla siebie, nie gardźmy już sobą. Ja pomyślę, co jeszcze sobie tutaj do tych emocji możemy dodać. Wstawię w tym tygodniu linki. Jak ktoś jest zapisany na newsletter do mnie, to też wyślemy newsletterem linki do wszystkich tych rozmów. A nie wiem, czy w tym roku się wyrobię, ale może spróbujemy zrobić tak, żeby naprawdę zrobić jeszcze raz taką świeżą rozmowę z każdą z tych osób i dodamy jeszcze wszystkie te osoby, wszystkie te metody, które tu mówiliśmy, kochani. Ale wiecie, niech naszą pracą domową, taką naprawdę pracą domową, ale my już rozmawialiśmy o tym, że praca domowa musi być naprawdę, a nie na niby. Naprawdę będzie takie skontaktowanie się z ciałem, takie po prostu teraz, jak się rozłączymy, to zanim znowu pobiegniemy gdzieś do kogoś, czy to do kogoś na Insta, czy na Facebook, czy nawet do kogoś w naszym mieszkaniu, to po prostu zajrzyjmy do siebie. No mówię, no ja wiele lat to robiłam w przeróżnych rzeczach, ale Sylwia Kaczmarek mi jeszcze dała po prostu takie, wiecie, ja tak z tym ciałem nie miałam kontaktu, po prostu miałam wiele kontaktu ze sobą przez lata, ale takie naprawdę poczucie, gdzie jest mój oddech, jak się moje ciało czuje, czy ono rozluźnione, czy ono... I po prostu spróbujmy sami siebie zapytać znowu, co ja mogę teraz zrobić, żeby poczuć się ciut lepiej, ciut swobodniej, żeby mój oddech się poszerzył, żeby moje ciało się rozluźniło. I zapytajmy się siebie, naprawdę, tak zaufajmy sobie i nie tylko zapytajmy, poczekajmy na odpowiedź i zróbmy to. Naprawdę zróbmy to, kochani. Jak poczujemy, że chcemy się opłukać, to się opłuczmy. Jak poczujemy, że chcemy się popłakać, to popłaczmy. Jak poczujemy, że chcemy wziąć 5 głębokich oddechów, to weźmy. Poczujemy, że chcemy kąpiel, to weźmy kąpiel. Jak poczujemy, że chcemy iść się przejść i przewietrzyć, to zróbmy. Nie lęćmy się. Pamiętajcie, kochani, prawdziwa zmiana naprawdę jest w działaniu. Nie tylko w wiedzeniu, bo my to wiemy. Ja tu nic nowego nie powiedziałam. Może kilka tam takich ciekawostek fajnych było dla nas. Ale my to wiemy. My to wiemy i my to będziemy... Nie kończmy na wiedzeniu. Działamy, kochani. Stawiamy się. I nie tylko dziś, nie tylko jutro, tylko do ostatniego oddechu. Ok? Dziękuję za dziś, kochani. Dziękuję za nas. Jesteśmy w tym razem. Porządki. Czas zacząć. Buziaczki, kochani. Dziękuję.